myślałam, szczerze mówiąc, że w zoo nie trzeba nosić maseczki. Czy trzeba? W końcu to park. Park zwierząt. No, mnie ale... pytasz, czy ja wyglądam jak minister zdrowia? Jesteśmy, drodzy państwo, w katedrze. Ciao, buongiorno. Witam. Gotuję dzisiaj tuńczyka, czyli taka, można powiedzieć, wigilijna potrawa. Tak, dokładnie. Słuchaj, świąteczne. Spędzamy czasu naszy bliskimi, dokładnie. Gotujemy nawet dzieciakami. Tradycyjne potrawy, bo ja uwielbiam kuchnia polska. Jestem tyle lat tutaj, że wiesz, mam moje ulubione potrawy. I oczywiście tradycyjne, ale na nowy sposób. To znaczy, nowoczesne przygotujemy i super szybko. Jak dzisiaj proponuję tuńczyk po grecku. I to, tak, dokładnie. Po grecku. Rozumiesz coś z tego? Włoska. Włoska dama kuchni. Polskiej kuchni. Jestem tyle lat tutaj. Serwuje nam greckiego tuńczyka. Sorry. I to jest jak działa, dokładnie. Tradycyjne, ale nowoczesne. I teraz co robimy? Jak zawsze, po prostu krojona, dobrze krojona nasza cebuleczka. Przygotowałam wiwar, oczywiście. I tutaj troszkę zmarzymy nasze cebula. Jak widzieliście, wiecie, mój styl kuchnia jest bardzo lekko cały czas. Tak. I na tarka zrobiłam seler, pietruszka korzeniowy i markewka. To będzie dokładnie nasza baza, bo co robimy? Zmarzymy nasza cebuleczka tu. Tak. I potem troszkę więcej temperatura. I dajemy nasz miks warzywa. To jest klasyczne, jak ja nic nie zmieniam. O, zobaczycie, taki dokładnie. I co dajemy tutaj? Żele angielski i potem liście laurowe. Czyli robisz po prostu rybę po grecku. No dokładnie tak, ale na bardzo szybki sposób. Bo teraz zobacz, Ania, robiłam, troszeczkę zmarzymy i powoli dodajemy nasze sól i pieprz, oczywiście, i przygotowałam wiwar. Warzywne, narestki, jak zawsze. To jest ten zapach, Krystyna, tak? Dokładnie tak, ten wiwaru. I wiesz, międzyczasu, że będą obrane nasze warzywa, używamy tej skóreczki na nasz wiwar. Nic nie zmarnujemy. Na koniec, kiedy będzie dobrze zmarzony, dajemy oczywiście dobry koncentrat pomidorowy. Tak. Jaki jest efekt? Efekt jest, jak zawsze, mamy tutaj dokładnie klasyczne, ale nowoczesne sposób przygotowania. Teraz tu, nie, dziękuję bardzo. Tu dajemy, jak chcę, że kamera będzie dokładnie... Ja nawet wiem, Andrzej, jak to się nazywa. To się nazywa ring. Brawa, dokładnie tak. I nowoczesny sposób. Tutaj mamy nasze warzywa. Przygotowałam troszeczkę wcześniej, bo potem jest oczywiście zimna. I mamy to. Zobaczycie, jak piękne. Teraz robimy, bo znajdziemy cały czas nowe sposoby, jak serwować tradycyjne danie, tak? I teraz zobaczycie tu. Ślicznie. I potem, o, przepraszam bardzo, ale... Czy nasze kamery nadążają? Czy to pokazują? I tak? Co? Pokazują? Fajne jest? Jest okay? No, fajne jest? I teraz idę do was, bo mam tuńczyka do dodawania, ale ja chcę dodać po prostu z rękami, bo jest, o, zobaczycie jak piękny. I teraz zobaczycie, o, duże kawałki tuńczyka dajemy tu, bo to jest nasza porcja dokładnie. Fajne. Słuchajcie, chyba ile potrzebowałam? I to jest ryba po grecku, ale na zimno. Czyli, ale tuńczyk w roli głównej, jak tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Krystyna, wrócimy na drugą część. Bardzo dziękujemy. Twoja grande improwizazione w kuchni zawsze nam się bardzo, czyli molto, podoba. Baranowski śpiewa, że lubi być z nią. Tak jest. A my też bardzo lubimy być z nią, z Krystyną Kateze, która przygotowuje dla państwa i dla nas dzisiaj tuńczyka w świątecznej odsłonie. Krystyna, tuńczyk na święta? No...
jakoś tak nam się nie kojarzy. Ale zdaje się, że to jest dość uniwersalne danie, tak, prawda? Tak, to jest uniwersalne i jak mówiłam wcześniej, robimy tradycyjne danie, ale na nowoczesny sposób, bo są bardzo szybkie. I pamiętamy też, że na przykład, jaki mamy różny sposób i różny tuńczyk, jaki mają zalewach, tak? Jak? No, własny sos. Tak, we własnym oleju po prostu. I potem oleju, i potem oliwa z oliwek, że jest, to jest mój ulubiony, bo ma lekki zapach. I potem jest odziszeństwo, bo we Włoszech dokładnie jemy to. Naprawdę? I, tak. Na święta? Tak. Słuchaj, jeden popularny tu u mnie w domu, bo jest post oczywiście na Wigilia, spaghetti z tuńczyka na lunch, bo jemy tylko tu, bo potem wiesz, wieczorem mamy ozmiornica, mamy frutti di mare i tak dalej. Tak, całe wasze włoskie la dolce vita, tak, wiemy, wiemy, zazdrościmy. Słuchaj, ale zobacz jak jest fajne takie danie. Dlatego mówiłam super szybko. Zobacz, używam ten wiwar, że było wtedy używane na tej naszej tuńczyk po grecku. I teraz w środku naszej ravioli dodaję troszkę gotowane ziemniaki z tymianek. I zobaczycie, piękne kawałki, duże kawałki naszej tuńczyka. Tak, to niesamowite. Ja już przyznam szczerze, jednego pochłonęłam w przerwie. I wiem, że to jest genialne połączenie. Myślałam, że to będzie taki zwykły sam tuńczyk, ale jest. Jednak z tymi ziemniakami, Andrzej, z tymiankiem. I widzisz, ten zapach lekki od tuńczyk z oliwa z oliwek, to robię duża różnica, Ania, bo widzisz. I teraz, bum, jak robimy, o, kroimy. Aha. I teraz tutaj i wiecie, że... Wiesz co, Krysiu, to są łatwiejsze pierogi niż te polskie nasze. Widzisz, my musimy zawijać, sklejać. Ty bierzesz jeden na drugi, kładziesz i zobacz. I łączysz. Teraz, gdyby chcecie troszeczkę robić troszkę bajerę, i teraz robimy drugi tu i macie druga forma. I teraz jeszcze raz, zobacz, perfekcyjne. Kiedy serwujesz trzy takie ravioli, to wystarczy, bo potem wieczorem są duże. Właśnie. Widzisz, jak piękne? Właśnie, czyli małe, małe porcje, mówisz, trzy takie ravioli wypełnione i tuńczykiem, i tym, tą pastą ziemniaczaną w środku, tak, to już daje... Tak. I da ten smak, bo tuńczyk jest na oliwę z oliwek i to jest ogólnie jest inne. No, sprawa. Inne i pyszne. I teraz gotujemy na nasze wiwar. Widzisz? Po prostu. A dlaczego w wywarze? Aha, bo żeby było więcej smaku. Żeby... Więcej smaku i my używaliśmy na nasze tuńczyk po grecku. Nic będzie nieużywane tutaj w kuchni, bo musimy wszystko używać. W naszej świątecznej kuchni wigilijnie, bo rybnie dzisiaj, a konkretnie tuńczykowo, ze sprawą Krystyny. No dobrze, Krystyna, czyli mamy tatar właściwie i troszeczkę tuńczyka tutaj na wierzchu. Mamy ravioli. I co teraz będzie jeszcze? I teraz mam moja wersja, sałatka jarzynowa z tuńczykiem dokładnie. Jest prawie tradycyjne. No właśnie. Ale ja dodaję pieczarki z patelni i moje sos jest bardzo lekka, bo jest na bazie jogurczy, tycie, bardzo mało majonez i mostarda. I potem dodaję dużo pietruszka. I to jest dokładnie. Pietruszka? Tak. I potem zobaczyć, jak jest mój sposób. To jest miks nieoczywisty. No widzisz, serwujemy w taki sposób, bo jest dokładnie fajne, bo kiedy zostaje, zamknijmy i dzień później jest super. Krystyna to niezwykła osobowość, bo tyci, mało, dużo. Dużo. Poza tym jarzynowa z tuńczykiem. To musi być nowoczesne. No, absolutnie. Nowy sposób. No dobrze, dziękujemy ci za te dary, jak to się u nas mówi. Ale powiedz, dlaczego tuńczyk w oliwie z oliwek, twój ulubieniec? Słuchaj, part fakt, że jest super smaczny, super zapach, tłuszcz oliwa z oliwek jest super zdrowy, oczywiście. I potem mamy witaminki E i K. I to po prostu, wiesz, E jest witamin młodości. Ja mam 105 lat, widzisz? I na oliwa... Widzę pełną młodość przy twojej piersi, absolutnie młodości. Ja chyba 20 chciałaś powiedzieć. Krystyna, a czy ty... Ania, uważam, że Krystyna by się nadawała na bohaterkę kobiety na krańcu świata, bo to przecież jest taka osobowość i taka bomba.
bomba, że... Ziele angielskie. Ryba po grecku. Jarzynowa z tuńczykiem. I Włoszka w polskiej kuchni. Ale tak. Jeszcze tak dajemy coś. We Włoszech sałatka jarzynowa jest znana jak insalata russa, to znaczy... Rosyjska. Rosyjska sałatka. To robiliśmy na całe świecie dokładnie dzisiaj. A no właśnie, podróże kształcą z ziemi włoskiej do Polski. Słowa naszego hymnu mają sens, naprawdę.